Cześć, z tej strony ja, witam wszystkich serdecznie w World of Warships. Dziś dwie bitwy na Demoinie. Nie będę jeszcze nagrywać takiego standardowego filmu z tego okrętu. Zwyczajnie za mało nim grałem. Nie mam na nim, nie wiem, czy nawet 20 bitew mam, więc no tyle, co kot napłakał. Teraz, jak wiecie, testowałem brytyjskie krążowniki i dwie premki, ale się teraz znowu trochę pozmienia. Będą wracać jeszcze raz te krążowniki do mnie do testów, już zupełnie inne. No tak, tak to bywa podczas testów. No, o samym Demoinie to, wiecie, no pierwsze spostrzeżenia są takie, jakich się spodziewałem. No trzeba dążyć do walki na dystansie 10 i mniej kilometrów. Wtedy ten okręt zamienia się w bestię. Przeciwnicy oczywiście na innych krążownikach dążą do tego, żeby ten dystans był jednak trochę większy, żeby Demoin tutaj jak najwięcej miał problemów z celnością, no i żeby mieli jak najwięcej czasu na uniknięcie jego salw. No a sami sobie go będą punktować tutaj. Hindenburg, Zao bez problemu na większą odległość sobie z nami powinny poradzić, a z kolei na mniejszą odległość my z nimi. Trzeba oczywiście uważać na torpedy, które mogą tutaj przesądzić o starciu. Ogólnie okręt taki naprawdę do niezłej domolki, pod warunkiem, że ujarzmimy go. No tutaj trzeba wykorzystywać wszystko, co mamy, w sensie zasłony terenowe. Ktoś gdzieś tutaj, na przykład tam przede mną jest jakiś dymek, można też w niego wpłynąć, trochę postrzelać, zmieniać pozycję. No uważać też, bo okręt potrafi łapać potężne salwy z pancerników, zwłaszcza jak się wycofuje. Przód ma całkiem niezły, chociaż też cytadele rzecz jasna wpadają i od przodu. No jak każdy krążownik musi uważać na konkretny kaliber dział, bo robi z niego sito. No dobrze, że przynajmniej niszczyciele od niego dosyć często dingują. Krążowniki też musicie im się wystawić, żeby salwy robiły konkretne spustoszenie. Ale tak jak mówię, na jakieś wnioski to jeszcze wiele bitew musi minąć, żebym tutaj sobie ostatecznie wyrobił opinię. W międzyczasie pewnie jeszcze dziesiątka brytyjska będzie właśnie już w grze. No, też bardzo ciekawe, jak ostatecznie ona będzie wyglądać i na czym będzie głównie polegać granią. Zobaczymy, co tutaj twórcy mają za pomysły. Oczywiście no, to jest okręt, który może się podobać, naprawdę może się podobać. No, częstotliwość strzelania jest póki co naprawdę miażdżąca w porównaniu z konkurencją. Robimy sporo zamieszania. No, bardzo miło i przyjemnie mi się nim niszczy również wszelkiego rodzaju brzdąców, niszczyciele. Jak tylko się znajdą za blisko, tutaj ten radar, co na dyszkę tam bez 100 metrów, wyśmienicie działa. No, go można oczywiście z perkami i z ulepszeniem i z kapitanem na piątce pod niewidkę osiągnąć tam 10 z małym haczykiem, że nas będzie widać z takiej odległości, bo tutaj ja mam z ulepszeniem go widać z 12,5. Więc naprawdę można nim podejść blisko przeciwnika. No i jak już podejdziemy właśnie pod takie 10 km i zaczynamy zabawę, no to po pierwsze zaczynamy ją na odległości, która jest już naprawdę niezła dla tego krążownika do robienia sporych zniszczeń. To pierwsza sprawa. Druga, zaczynamy ją najczęściej widząc przeciwnika. To jest jedno z lepszych kamo na krążownikach, więc większość krążowników zobaczymy. Trzecia sprawa, jak płynie na nas jakiś niszczyciel, to najzwyczajniej w świecie, jak on nas widzi, a my mamy zasięg radaru prawie taki sam jak zasięg naszego widzenia, to przepłyniemy jeszcze chwilę, włączymy radar i jeśli gość upłynie na nas, to już ma przekichane. Jeśli odpływa tak naprawdę, może jeszcze coś zrobić, uciec tutaj z pola wykrywania
i wtedy tam jakoś no, z tej opresji wyjść. Przeciwny bądź razie mają przekichane wszystkie niszczyciele, więc na takiego demoina powinny bardzo uważać, jak gdzieś jest po przeciwnej stronie. Jeśli trafią na kapitana, który już ma ten okręt porządnie ograny, dobrze właśnie pod niewidkę zrobiony, to mają nieciekawą sytuację. Nie za bardzo sprawdziłem tutaj obronę przeciwlotniczą. Najzwyczajniej w świecie no jest mało, po pierwsze, lotniskowców. To jedna sprawa. Druga, no jeśli już są, to też jakoś się nie kwapią, żeby za blisko tutaj mnie latać. No co wydaje mi się jest dosyć zrozumiałe. Po co mają niepotrzebnie tracić samoloty? I z tego też względu ja na przykład w ogóle nie będę robił tego okrętu pod obronę przeciwlotniczą. Zwyczajnie na razie się to absolutnie nie opłaca. Mam tutaj na czwartym perku plus 3% do podpalania. Strzelam bardzo dużo, przez co no tutaj ta każda dodatkowa podpałka, jedna, dwie w bitwie jest jak najbardziej mile widziana. I w każdej bitwie to procentuje, a nie tylko jakbym właśnie sobie wziął na przykład wzmocnienie plus 100% na czwartym tierze. No procentowałoby oczywiście tylko i wyłącznie wtedy, kiedy przeciwnik miałby jakieś ptaszki, jeszcze wysłał je na mnie. Niemniej no oczywiście robienie tego okrętu stricte pod obronę przeciwlotniczą jest również ciekawe. W dobie powrotu lotniskowców będzie jak znalazł. Kosmiczny zasięg, jaki tutaj możemy sobie zrobić, te najlepsze działa tutaj właśnie mają głównie ten najdalszy zasięg. Więc ulepszenie zasięgu, modyfikacja jeszcze też na zasięg. No, do tego oczywiście no, te dwa perki na czwórce, jeden na jedynce. No i mamy... Robimy sito, po prostu sito z samolotów. Wątpię, żeby tam cokolwiek do nas dolatywało. No oczywiście skomasowany atak jak najbardziej może nas tutaj dosięgnąć. Niemniej no straty będą w samolotach olbrzymie. I to jest tak naprawdę kiepski pomysł. Po co? Po co atakować krążowniki zrobione pod niszczenie samolotów? O, jest tyle miękkich celów, które sobie gorzej radzą z samolotami, że lepiej się nimi zająć, a nie tracić samoloty właśnie na taki krążownik. A tutaj sytuacja, która... Nie wiem, czemu nie rozwaliłem tego nowego Orlanu. Naprawdę... Nie wiem, chyba dlatego zacząłem strzelać w North Carolinę. Tak teraz sobie myślę, że ten Nowy Orlan mi gdzieś tutaj odpływał. Stwierdziłem, że North Carolina stoi pięknie boczkiem, w ogóle na mnie nie patrzy, więc sobie połupię z przeciwpancernych. A jak nie patrzeć, zobaczcie, na takie odległości, widzicie jakie obrażenia weszły. No i teraz mi znikną. Teraz mi znikną, bo tutaj, o, przez chwilę się pojawił. Bardziej czekałem właśnie, że mi się pojawi tak jak ten Nowy Orlan. Czyli ustawiony tak pięknie boczulkiem, ale nie, niestety tutaj jeszcze North Carolina stwierdził, że sobie zacznie we mnie strzelać. No bardzo słusznie, też bym zaczął siebie strzelać. No i tak w ogóle mierzyłem za nisko w niego. Na początku to jeszcze miało sens, jak był ładnie ustawiony, później nie, trzeba było strzelać wyżej. I tak jak oglądam swoje filmy, to sporo błędów widać. A wiecie, jak to jest podczas gry. Czasem człowiek się na czymś innym skupi, o czym innym myśli, co innego wychodzi. No, nie muszę chyba tłumaczyć. Że każda bitwa to inna opowieść, inna historia. Wczoraj miałem piękną bitwę na premce, to mi się nie nagrała. A jeszcze, no ale to z graczem, który też zrobił piękny wynik, bo 7 killi, razem mieliśmy 10, więc rewelka, dwa pierwsze miejsca. A no ale co z tego, Action stwierdził, że nie będzie nagrywać, mimo że włączyłem nagrywanie, to wiecie, jakbym nie włączył, to bym tam nie żałował, no trudno, nie nagrywałem, to nie nagrywałem.
ale jak włączyłem nagrywanie, mi się nie nagrało. Szkoda. Szkoda, bo bitwa była taka modelowa, bardzo ładna była współpraca właśnie niszczyciela z pancernikiem. No cóż, innym razem jakaś jeszcze pewnie mi się modelowa uda. W końcu według tutaj, co niektórych, mam jakiś tam 0,00001% udanych bitew, więc no jak jeszcze rozegram jakieś 5-10 tysięcy, to jakaś mi się trafi. Nie wiem tylko w jakiej czasoprzestrzeni będę to nagrywać. Na jakąś będę musiał sobie znaleźć, żeby tyle bitew rozegrać, aby mi jedna wyszła. Ale trzeba próbować. Wiadomo, że na YouTubie mam same ustawki, tak jak w poprzednim filmie. Mogliście zobaczyć moje ustawki. Kiedyś będę chyba musiał nagrać kilka, albo tylko nie będę miał tyle czasu pewnie. Zazwyczaj mam tam z 5-6 bitew i muszę wyłączać grę. Ale może kiedyś mi się uda nagrać tak z 10, coś takiego, bitew i pokazać wam, jak to wygląda. U mnie takie 10 bitew, gdzie jestem w tych bitwach, jak mi idzie, taki eksperyment. No oczywiście będę musiał wybrać ten najlepszy z najlepszych dni, żeby nie pokazać, jak wszystko przegrywam, bo to nie ma sensu. To nieprawda, że wszystko jest na YouTubie ustawione. Lekka przesada. No oczywiście jak są gracze, którzy grają tam 5 razy tyle co ja, no to mają większe spektrum tutaj do popisu, większe pole do popisu. No ja niestety, można zobaczyć, ile mam bitew, jakie mam statystyki, ja nic nie ukrywam, wszystko jest jawne. Są jakieś te strony do sprawdzania statystyk i można sobie podpatrzyć. Zresztą nawet są statystyki na stronie World of Warships, też takie uproszczone, ale są. Też możecie zobaczyć, jakie są moje 3 ulubione okręty i jak szybko Szarchor znalazł się wśród nich. A cóż, fantastyczna bestia. A tutaj próbuję Wamagi w Cytadele. Cytadeli nie ma, on mi walnął dosyć mocno, tak jak ja mu. Ale zobaczcie, 11 tysięcy, teraz dalej jest bokiem, 7600. Widzicie, to jest okręt, który naprawdę może ładnie rozłupać pancerniki również, jeśli mu dadzą szansę. Co prawda, no widzicie, no bo pójść na wymianę, no nie... Nie opłaca się w ogóle. Jakby to była jakaś nowość. No, ale no testuję. To takie gry, wiecie, no takie podpływanie, sprawdzanie, no. Mógłbym się oczywiście ustawić tutaj w takich sytuacjach bardziej frontem ku wrogowi, no i pójść na wymianę i bardzo możliwe, że no tutaj licznik damage'a skoczyłby strasznie, jak tak ta magi tak bokiem stało. Więc wiecie, ustawiamy się tak leciutko pod kątem i łupiemy w niego z tych 6 dział cały czas z przeciwpancernej. On nam, no ile strzela, jedną salwę na naszych 5. Mógłbym na tym ucierpieć troszkę, no, zakładając, że dwie salwy by mnie nie położyły na łopatki i nie zatonąłbym, no to dostałby tych salw naprawdę co niemiara. Pytanie, jakby damage losowało. Będę musiał kiedyś chyba zrobić taki eksperyment, tak się ustawić i sprawdzić, czy spompuje tak pancernik, czy on nie. No to wszystko empirycznie trzeba doświadczyć. Inaczej to tylko czcze gadanie. O, tutaj Zao, jak widzicie, ustawił się tak jak trzeba, bokiem, leciutko pod kątem, a nie bokiem. A zobacz jak on wali, zobacz jak on podpala. No to jest też no, wyśmienity krążownik. Tutaj naprawdę i Demoin jest świetny, i Zao jest świetny, i Hindenburg jest świetny. No tutaj fatalna moja salwa, to było żenujące. Druga tak sama, zobaczcie. To jest, to widać jak się ładnie ustawicie, zobaczcie jak się pociski ślizgają. Wystarczy strzelić wyżej. O, widzieliście, od razu poszedł. Jak się wam tak ustawiają właśnie krążowniki, wystarczy, że będziecie strzelać po nadbudówkach i dalej będą szły obrażenia. Tutaj oczywiście miałem załadowane cały czas przeciwpancerne. No można było zmienić spokojnie tam na odłamkowo burzące i też by był lepszy efekt. Tutaj zlamiłem. Mogłem go rozwalić szybciej.
Niemniej, tak jak mówię, od czasu do czasu sprawdzam, jak to wychodzi. Ja nie mam ZAO, więc nie mam jak sprawdzić, jaki on jest mocny, jak odporny, jak to wszystko wygląda. Jak widać, pancerz ma niezły. Tak to tutaj wyszło, moi drodzy. I jeszcze jedną bitwę mam dla was. Dobra, to lecimy. I druga bitwa. Ta mapka jest jeszcze przeze mnie nie do końca ograna. W ogóle tu co jakiś czas są zmiany na tych mapkach, co się człowiek przyzwyczai, to mu zmienią. I znowu piać wszystko od nowa. No jak widzicie, to co mówiłem, no nie ma lotnisk. Nie ma, jak ja biorę ten okręt, to mi nie latają. O, już mi się dzieciaki drą. Co sobie człowiek otworzy okno, to jakaś masakra. No więc lotnisk nie ma, dlatego mówię, robienie tego okrętu pod obronę przeciwlotniczą jest mijające się jak na razie z celem. I tak sobie biorę tutaj pod literką T, te rozbicie eskadr, tak na wszelki wypadek. No mogłem to też wyrzucić i wziąć sobie sonar i mieć wtedy jeszcze bardziej podniszczenie dedeków. Tyle, że też, no z drugiej strony, kurczę, te dedeki, większość, poza takimi tam, co z Target Destroya wam czasem pokazywałem, że mi Fubuki wypływa pod nosem, to są rzeczy, wiecie, takie dziejące się raz na tam 50 bitew, ale no tym bardziej śmieszą. No zdarza się, no czasem się ktoś zagapi i tyle, albo niespodzianka, no nie spodziewał się mnie tutaj i tyle. No a ja sobie póki co tutaj staram się ten B w miarę spierać. No to jest dosyć dobry punkt, bo przynajmniej tak jak się patrzy na mapę, no tutaj zanim się ktoś doczłapie, to jesteśmy dosyć długo bezpieczni. Później oczywiście jak tutaj wpłyniemy bliżej, to tylko z tej strony coś będziemy dostawać, no ewentualnie, no z tej też nie, bo tutaj już by mi świecono, więc o, widzicie, no tu o, jakaś dziurka, już też ktoś mógł strzelić, a, to, no, a taki przeciwnik jak maźnie, to tak mało interesująca sprawa. No i Yamato ma takie działa, że no, urywają wszystko z mojego okrętu jak chcą. No ale przez to, że się pokazał, to od razu dostał tam parę salw i płonie, niech ma. Będzie mi tutaj walił z dział większych niż mój okręt, przesada. Nie, no, później jak już zajmę pozycję, to ta górka mnie tutaj w miarę sensownie chroni. Możemy sobie postrzelać. Tym okrętem tak w dużej mierze można grać. Wiecie, zajmiecie jakąś dobrą miejscóweczkę, od miejscóweczki do miejscóweczki, a popłynąłbym dalej, dostałbym torpedy. Tutaj życie nie rozpieszcza na dziesiątkach. Oj nie, jest dużo dobrych graczy, którzy grają tutaj na samych dziesiątkach, mają rozegranych więcej bitew niż ja, kurczę, w całej tej grze, więc no nie ma lekko, trzeba być ostrożnym. Tutaj oczywiście no szarżowanie też krążownikiem w większości wypadków kończy się tragicznie. Zresztą no szarżować krążownikiem to też trzeba się nauczyć. To nie jest taka prosta sztuka, a wystarczy gdzieś jakiś okręt podczas szarży przeciwnika pod nieodpowiednim kątem do nas, dla nas oczywiście ustawiony, i już nagle cytadele wchodzą i dzieje się masakra. Dlatego na spokojnie, moi drodzy, jak dostajecie takie okręty, dyszki, krążowniki, to musicie już mieć sporo bitew za sobą, żeby je wykorzystać naprawdę konkretnie. Ja się głównie oczywiście no tutaj boję, zobaczcie co się dzieje. To są właśnie tego typu historie właśnie. Garing myślał tutaj, że ma swoją ofiarę, Kagero to oczywiście dla niego ofiara, ale nie spodziewał się mnie tutaj. A ja, jak widzicie, się nie szczypię tutaj z takimi Garingami. 4600 na dzień dobry, 3900 na do widzenia i jeszcze troszkę
400, no zobaczcie jak to mieli krążowniki, no krążowniki, nie krążowniki, niszczyciele, wszystko mieli, po prostu jak łupnie, to jest koniec. Gering za długo tutaj sobie nie popływał, jeszcze drugi, nie, zobaczcie, trafił pod dwa Des Moines. No biedny, no nie powiem, że nie. Jakby był zielony, by mu współczuł, a że był czerwony, nie. A to jest właśnie to, no tutaj widzicie, no każdy błąd na tych tierach strasznie, strasznie się szybko mści. No i dzieje się często też właśnie to, co mówiłem, musicie uważać, jeśli płyniecie niszczycielami. No zobaczcie, no, co zginęło, cztery okręty, same dedeki. To się często zdarza, zobaczcie, 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 zobaczcie. Widzicie to? Ja się tego nie spodziewałem, tutaj ten drugi Des Moines też, my jesteśmy w szoku, że nam tutaj tak wypływają. No teraz gościu przecież może mi zrobić miazgę, o właśnie, widzicie? Robi to, co trzeba, zaskoczył nas, ale no, popełnił błąd, powinien mnie dobić. Powinien mnie dobić, był zachłanny, chciał nas wziąć na dwa razy, na dwie salwy. Mnie na jedną, kolegę tutaj, co był ze mną, na drugą. I popłynąć jak gosu, no ale niestety, mój drogi, no. On trochę spanikował, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy nie było dla niego lepszą opcją, jak tutaj już zobaczył. Może zaraz cofnę. O, tu popłynąć, między nas i sobie zacząć torpedować, jak już jest w tej pozycji. Wtedy torpedy by miały dobre kąty. No jakby stąd wystrzeliwywał, to właśnie wszystko by szło w burtę jedną i w burtę drugą. Tak mi się wydaje, no ale to by trzeba było zobaczyć z jego strony, wiecie, przewrócić kamerkę w ten sposób i sprawdzić, czy coś by się udało. Bo tutaj my i ja i on nie byliśmy przygotowani na taki wyjazd, zaczęliśmy obracać te wieże, ale one no nie zasuwają jak szalone, więc chwilę to trwało i mógł to wykorzystać. No ale tak czy siak, no znalazł się w mało komfortowej sytuacji, mimo że nas zaskoczył, no to zaskoczył dwa bardzo szybko strzelające krążowniki, które ostatecznie go rozwaliły. No tutaj ten Des Moines został odstrzelony. A właśnie przez coś konkretnego, co go sprzątnęło. Kurczę, wygląda, że sprzątnął go. Dlaczego tutaj ktoś... A, co to za bitwa, kurczę? Ktoś walnął samobuja? Czy ja ślepy już jestem? Nie, jestem ślepy. Jest jakiś niszczyciel, co kogoś zatopił, jest krążownik. Może krążownik go dobił. No ale ciekawe, czy mu Yamato nie maźnął, bo tam sobie pływał. Więc trzeba zawsze uważać na te wszystkie Yamato. Teraz jeszcze doszły niemieckie pancerniki. No, amerykańskie też, jak Montana walnie z 12 dział i trafi, to tak... wszędzie śmierć, Shimekaze sobie pływają, walą te torpedy na potęgę. No tutaj na tych poziomach to jest jedna wielka masakra, po prostu jedna wielka masakra. Jeszcze właśnie tylko brakuje 10. tieru lotniskowca, który wyrzuci na was kilkadziesiąt samolotów i bawcie się. Ale kurczę, no to jest wtedy super zabawa. Zobaczcie, jak tutaj bardzo miło Shimekaze zrobił, no spójrzcie tylko na to. Rewelacja, od razu sobie przełączyłem na przeciwpancerne. Albo miałem na przeciwpancerne? Chyba nie. No i bum. To była salwa na konkretny damage, ale już nie było co bić, bo tylko został ogryzek z gryzek. A niemniej tutaj, no to jest to, taka współpraca z niszczycielem zawsze mi się podoba. Teraz jak widzicie, cała wstecz, bo coś tutaj zostało wystrzelone i leci, właściwie płynie. Na szczęście nic złego się nie stało. No ale tak oczywiście, gwoli ścisłości, lepiej by było, jakbym się ustawił. A widzicie, te torpedy stąd płynęły, to lepiej by było, jakbym właśnie się ten okręt ustawił tak frontem do torped. Tyle, że jak ustawiłem go bokiem, to oczywiście mogę walić z 9 dział. No widzicie, no bezpieczniej by było, jakbym tak stał, prawda?
wtedy jakby nawet szły torpedy celnie we mnie, no to bym zebrał jedną, góra dwie, no chyba żeby strzelał Shimekaze i strzelił jakoś tak dziwnie, to trzy mógłbym zebrać, ale to się rzadko zdarza. Trzy by mnie położyły plackiem po prostu, jakbym już tyle zebrał. No tutaj sobie teraz Zao już właściwie, no to są ostatnie podrygi, on podejrzewam, że wie, że nie żyje, ale jeszcze no jest, chce coś zrobić przed śmiercią i absolutnie go rozumiem. Widzicie, no to była taka bitwa typu pilnuj kapa i się opłaciła w 100%, bo po pierwsze kap był cały czas nasz, przynajmniej większość czasu. Jak tylko został odbijany czy coś, to tutaj jeden niszczyciel odstrzelony, drugi niszczyciel odstrzelony. A tak jest, jak się pilnuje kapa. Chciałem kiedyś właśnie... Mam takie filmy właśnie, gdzie pilnowałem kapa. Chyba jeden na krążowniku, ale niższego jakiegoś tieru, nie pamiętam na czym, chyba na ósemce rosyjskiej. A drugi mam na pancerniku, chyba na Gneisenau. Muszę zrobić z tego właśnie taki materiał. Opłaca się pilnować kapa, moi drodzy. Naprawdę, jeśli jest to taki kap często uczęszczany, to możecie się nieźle obłowić i jeśli chodzi o damage, i jeśli chodzi o kile, i jeśli chodzi o punkty doświadczenia. Więc wszystko, co najważniejsze, sobie weźmiecie. No i oczywiście kolejny bonus dla teamu jest taki, że strzela w nas Yamato. To jest bonus dla teamu. Że widzicie, jak on tłucze nas. No to jest masakra. Jest taki, że no cały czas trzymamy tego kapa, te punkty sobie tam lecą. I nie musimy za dużo pływać po mapie. Taka wersja dla leniwych, ale naprawdę jest to bardzo często mega opłacalna opcja. Widzicie, nawet na tej mapie. Na tej mapie ten punkt B jest niezły, bo jeśli już go utrzymamy, to potem mamy, no jesteśmy na środku mapy, więc potem nieważne, czy przeciwnik jest z lewej, czy z prawej. Mamy wszędzie taką samą odległość do pokonania, dosyć blisko, więc sobie na spokojnie tam możemy gdzieś popłynąć i pomóc tam, gdzie trzeba. Więc naprawdę granie tak na obronę kapa jest całkiem dobrą opcją i często przynosi naprawdę bardzo dobre korzyści. No tutaj widzicie, Yamato oddaje z nawiązką to, co mi łupnął. A naprawdę, jak to wali. Któryś z was teraz w bitwie był? Bo jak z Gromo byłem? Albo z kimś innym. No właśnie na Yamato sobie szarżowałem tirpicem. Tak byłem ustawiony ładnie, pod kątem. Co z tego? Salwa za 40 tysiaków. Jasny gwint. Jak te działa, prują. Masakrycznie dobre. Więc czy warto robić Yamato? Pewnie, że warto. A wszystkich fanów pancerników, no okręt naprawdę ma masę zalet. Wiecie, mimo że nim nie pływałem, zalety znam, no działa są super. Odporność na torpedy też rewelacyjna. Pancerz bardzo dobry, no gdyby teraz nie wyszedł ten niemiecki wzmocniony, to byłby lepszy oczywiście niż na montanie. Więc no bardzo, bardzo ciekawy okręt. Obrona przeciwlotnicza też nie jest jakaś tragiczna. Oczywiście no dziesiątki robią z pancernikami, dziesiątkami, co chcą lotniskowce, w większości. Więc musicie liczyć tylko na jakąś dobrą obronę przeciwlotniczą i wasz lotniskowiec, bo inaczej to zawsze coś wam zrobią. No i takie bitewki, moi drodzy, jak widzicie, tak to się skończyło. Okręcik, naprawdę cudowny. No i drogi, widzicie, w naprawie masakra. Więc tak to wygląda. Dzięki za oglądanie. Hej!